Okej, chłopcy, dzisiaj przed treningiem spotkała nas miła niespodzianka. Odwiedził nasz wychowanek tego klubu, Krystian Bielik. Mam nadzieję, że jest tu już postać wam znana, bo pewnie oglądaliście ją w telewizji i nawet możecie ją zobaczyć tutaj na zdjęciach, na naszych obiektach treningowych. Mamy dwóch chętnych, którzy będą przeprowadzali z Krystianem dzisiaj wywiad, Kasjana i Wiktora. Możemy, chłopcy, zaczynać. Śmiało, na zmianę, zadajemy po jednym pytaniu i nasz gość odpowiada, tak? Ruszam. Ile lat grałeś w piłkę? W piłkę gram od Górniku Konin, pamiętam, do Górnika Konin tata mnie zapisał. I tutaj, słuchajcie, trener jest obecny, Rafał Szkudelski. Pamiętam trening, na który pojechałem z tatą na futsal. I chyba pan Rafał albo trener Żynda powiedział, no ty, no to zapisz do Górnika, niech spróbuje. No i tak to się zaczęło. Czyli myślę, że tak 7 lat, jak miałem, dołączyłem do Górnika Konin, no i teraz mam 22, więc to będzie, ile to będzie, 15 lat takiej przygody piłkarskiej dla mnie. Czy uprawiał pan jakieś inne sporty oprócz piłki nożnej? W szkole podstawowej byłem w klasie sportowej o profilu koszykarskim, więc jak najbardziej grałem w koszykówkę bardzo dużo. Nawet, słuchajcie, był taki moment w szkole podstawowej pod koniec, gdzie moi rodzice to też są nauczyciele wychowania fizycznego i ich koledzy, trenerzy z koszykówki mówili, ty, namówcie syna, żeby on przestał grać w tą piłkę, żeby przyszedł do nas do klubu do grać w koszykówkę, zrobimy z niego super koszykarza. No ale ja miałem, słuchajcie, miałem przez taki moment, jaki sport tu wybrać, bo w tą koszykówkę naprawdę byłem dobry i w rejonie konińskim z moją szkołą SP15 naprawdę dużo osiągnęliśmy. Później turniej jakiś wojewódzki był i tam już nie tak, nie tak dobrze, ale no mówię, jednak koniec końców wybrałem piłkę nożną. Chyba dobrze zrobiłem. Jak macie jakieś pytania, bo kto z was, chłopaki, to pytajcie. To ile bramek strzeliłeś w swojej karierze? Nie było jakoś, nie wiadomo ile, ale profesjonalnych goli, bo tych goli tam w waszym wieku naprawdę dużo ich strzelałem. Adaś może potwierdzić. To profesja na innej pozycji. No. Bardziej ofensywny zawodnik. Wtedy jeszcze grałem, może nie jako napastnik, może na hali grać, nie to tak jako napastnik, ale jak graliśmy już na boisku, to mieliśmy lepszych chłopaków ode mnie, którzy lepiej się znajdowali w tych sytuacjach, więc ja grałem na takim ofensywnym pomocniku. I dobrze mi to szło i mówię, z biegiem czasu rosłem, nie byłem tak, mówię, jestem dynamiczny, ale już nie byłem tak dynamiczny, jak byłem młodszy i ta pozycja mi się zmieniała, schodziłem coraz niżej, czyli z dziesiątki na ósemkę, później z ósemki na tego defensywnego pomocnika, bywało, że grałem przecież na środku obrony, więc teraz jestem bardziej takim defensywnym pomocnikiem, zawodnikiem niż ofensywnym. A tak goli, no w waszym wieku to na pewno nie pamiętam tego, ale naprawdę jak graliśmy jakieś turnieje, to tych królów strzelców, statuetek na pewno się uzbierało trochę. No a takich profesjonalnych goli to myślę, że 4, 5, no tak 6 goli, 7, coś takiego, 7 goli jako profesjonalny taki. No i jeszcze reprezentacja Polski do tego, tam U21, 3 gole. No więc tych goli trochę było, ale mówię, no, jeszcze wszystko przede mną, jeszcze coś czuję, że ten worek z bramkami się rozwiąże w przyszłości i będzie ich więcej. Ile pan miał większych kontuzji? No, to dobre pytanie. Wiesz co, większych kontuzji? Na pewno jedna taka, to na dłuższą historię, szybko tylko powiem, jak miałem 14 lat i byłem już w Lechu Poznań, w akademii, to bardzo szybko zacząłem rosnąć. Dwa miesiące urosłem jakoś 10 cm. No i wtedy byłem jeszcze za młody, żeby dostać taki steryt w kolano, który mi pomógł. I to oba kolana, słuchajcie. Przez 7 miesięcy chodziłem tylko do szkoły i uczyłem się tylko tak naprawdę w szkole, nie grałem w piłkę. I słuchajcie, miałem 14 lat i mówię, 7 miesięcy chodzę do szkoły, cały czas bolą mnie te kolana, nikt mi nie może za bardzo pomóc. Lekarze mówią, że mi ja takie galaretki, zimne nóżka, to co ma dużo żelatyny. No ja tak to wcinałem, ale to mi za bardzo nie pomagało i miałem taki moment, żeby powiedzieć, że myślałem, żeby skończyć z piłką, bo mówię, no przecież mogę mieszkać ze swoją rodziną,
Koninie i chodzi tutaj do szkoły, a nie jeździć do Poznania do szkoły, więc byłem naprawdę blisko zrezygnowania z tego, ale jednak pewnego dnia się obudziłem i słuchajcie, to już naprawdę jakaś wróżka zaczarowała mnie, to kolano, ten ból z kolan po prostu ucichł, odszedł i zacząłem znowu grać. Więc to była taka 7 miesięcy miałem przerwy, później miałem już w Arsenalu wypadł mi bark w jednym meczu z Manchesterem City, ale to był 21, wypadł mi bark, to miałem, musiałem mieć zabieg na ten bark i teraz ostatnio najcięższa kontuzja, jedna z gorszych scenariuszy i mówię, no niestety to zadła krzyżowe, ale jakbym teraz już widać po mnie, że sam po sobie widzę, że nie ma za bardzo śladu po tej kontuzji, więc mówię, jadę niedługo, wracam do klubu i zaczynam trenować z drużyną, więc mam nadzieję, że na ten sezon, w początku sezonu będę już gotowy. Więc tych kontuzji było trochę, którego szczęścia brakowało w ostatnich latach, ale no ale mówię, trzeba prowadzić się dobrze, tak jak wam o chłopaki mówiłem wcześniej, że trzeba dbać o siebie i uczyć się też, bo to nie wiadomo nigdy jak będzie, bo ile przykładów było w piłce nożnej, gdzie chłopaki mieli wielki talent, grali bardzo dobrze, ale przytrafiała się taka kontuzja, że po tej kontuzji po prostu ciężko było im wrócić i w pewnym momencie po prostu wycofywali się, skończyli coraz niżej, liga niżej, dwie ligi niżej. Niestety ta piłka nożna, ta przygoda z piłką nożną kończyła się. No i, więc tak ważna jest szkoła, żeby się uczyć, żeby nie olewać tego, bo mówię, tak jak mówiłem wam szczerze, tak dzisiaj znowu to samo powtórzę, choć nie jest to miłe, to jeden, może dwóch z was będzie grało gdzieś, może nie nawet za granicą, ale w ekstraklasie. I nie wiem, chyba dlatego macie obóz 2 treningi dziennie i uważam, że powinniście to przepracować w 100%, bo to zaprocentuje na przyszłość i powinniście przychodzić na trening z taką myślą, że cały czas chcę być lepszy od kolegów w boku i muszę pokazywać się z jak najlepszej strony. Więc to taka rada, którą się powtarzam, ale jest myślę naprawdę bardzo cenna. Jaki klub kłóciłem się zawsze z moim przyjacielem, kłóciłem zawsze, jak gra Barcelona z Realem Madryt, no to ja byłem jednak za Realem Madryt, on był za Barceloną. Nie wiem dlaczego wtedy, chyba moim idolem po prostu był Cristiano Ronaldo, jeszcze w tym jeszcze w wieku waszym. Później jak zacząłem dorastać, to moim idolem był Yaya Touré w Manchesteru City, który też w Barcelonie grał. Ale mówię, w jego najlepszym czasie w tej karierze, jego, no po prostu był niesamowity, był wielki, silny, ale przy tym miał taką siłę przebicia do przodu, że no robił wielką różnicę, potrafił zagrać piękną asystę, potrafił strzelić pięknego gola. No i to był taki dla mnie wzór do naśladowania, idol. Pod koniec już kariery, już trochę przytył, stał się taki bardzo monotonny i przestał. Ale mówię, żeby to podsumować, w waszym wieku raczej Real Madrid, no. W ilu klubach pan grał? Górnik Konin, Lech Poznań, Legia Warszawa, Arsenal, wypożyczenie do Birmingham City, powrót do Arsenalu, Charlton Athletic, to w tamtym sezonie było, to przepraszam, 2 sezony temu, i teraz Derby, czyli mój nowy klub, który podpisałem umowę i długą umowę, teraz jestem z nimi, więc Arsenal to już jest przeszłość i cały czas kibicuję im, ale no nie mamy już nic wspólnego. A fajnie dzisiaj grało przez chwilę w Derby County? No przez chwilę, no zagrałem pół sezonu wiesz, doznałem tej kontuzji, więc akurat Wayne Rooney przychodził do naszego klubu i wracał do formy fizycznej po przerwie wakacyjne i jak on już doszedł do tej pełnej sprawności, to byłem przygotowany, żeby z nim przygotowywany byłem, żeby z nim po prostu grać w środku pola. No i jak już on był gotowy, to ja niestety no, wydarzyła się ta tragedia. No nie, może nie tragedia, ale doznałem tej kontuzji i no i nie było mi dane z nim zagrać.
i na tym troszkę ubolewam, ale mówię, wszystko przede mną. Wayne ma jeszcze trochę czasu, żeby pograć w derby, chyba jeszcze rok. Więc mam nadzieję, że w tym sezonie uda nam się zagrać razem. Zagrałem połowę sezonu, i więc to nie było jakoś bardzo dużo, ani bardzo mało, ale no, to wszystko końcu zapokrzyżowała i wierzę, że ten sezon będzie bardziej udany dla mnie i po prostu będę mieć trochę więcej zdrowia niż w tym przedmiotem. Który klub pan najbardziej dobrze wspomina? Wiecie co, ja każdy klub dobrze wspominam, bo w każdym klubie były jakieś pozytywne rzeczy, które mnie spotkały, jak i negatywne. Też tutaj bardzo dużo opowiadania, że nie jest łatwo w wieku 13 lat wyjechać do innego miasta, tak jak ja wyjechałem do Poznania, mieszkać w internacie, wracać do domu na weekendy, widzieć rodziców może czasami co dwa tygodnie, wracać do swoich przyjaciół, których mam w Koninie, no i uczyć się tam i trenować. W sumie no nie tak daleko od domu, ale jednak 13-latek to jest jeszcze młody chłopak i tam bardzo dużo na mnie czekało takich upadków i wzlotów, ale mówię, dobrze wspominam Lecha Poznań, spotkałem tam wielu chłopaków, którzy są do dziś moimi dobrymi kolegami, nie tylko z przeszłości, że tam, tylko nadal gramy na tych samych boiskach, czy to w reprezentacji, więc Lech Poznań jak najbardziej, dużo, dużo pozytywnych rzeczy. Legia Warszawa, chyba to był taki przełom dla mnie, nie chyba, tylko na pewno, gdzie dostałem szansę od trenera Berga, który wtedy był trenerem. I już po miesiącu przyjścia do Legii Warszawa dostałem szansę na debiut w Ekstraklasie w wieku 16 lat. No i ten debiut był naprawdę bardzo udany, bo udało się zdobyć zawodnika meczu w tym meczu. Wygraliśmy 2-0 z Koroną Kielce i to był dla mnie, słuchajcie, naprawdę, to był dla mnie, no na pewno zapamiętam ten dzień do końca życia, bo jednak to było takie wejście w tą profesjonalną piłkę, nie? I więc na pewno dużo dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, później przejście do Arsenalu, tak samo, słuchajcie, spotkałem wielu dobrych piłkarzy, miałem przyjemność trenowania z najlepszymi zawodnikami na świecie, jak Santi Cazorla, czy Mesut Ozil, czy inni. No i to na pewno dużo mi dało, na pewno dużo od nich nauczyłem, więc to było na pewno bardzo pozytywne. Grałem w Arsenalu w młodszych rocznikach, udało się tam zagrać w jakichś tam pucharach. W pierwszej drużynie na turnieje jeździłem, latałem z pierwszą drużyną, więc to na pewno jak najbardziej fajne doświadczenie. No niestety, trochę tych kontuzji też tam się mniejszych i większych kontuzji było, więc to na pewno takie negatywne rzeczy, które zapamiętam z tego okresu w Arsenalu. No ale podsumowując, to na pewno Arsenal dużo mi dał i na pewno dużo się nauczyłem. Stałem się też nie tylko lepszym zawodnikiem, ale lepszym człowiekiem, bo jednak człowiek, piłkarz, któremu nie wszystko idzie po jego myśli, zaczyna z dnia na dzień pokornieć i zaczyna dochodzi do niego to, że nie jest jakimś tam robokopem i nic się nie może mu wydarzyć, a ja byłem właśnie taki, że nie myślałem, że może mi dopaść jakaś kontuzja, czy, więc no a tych kontuzji było jednak kilka i to spowodowało, że jestem teraz taki, jak jestem, czyli całkiem silny charakter i tak dalej, więc jak najbardziej Arsenal, dużo pozytywów i trochę tych negatywnych stron też tam było, no i Derby County teraz, z jednej strony super, bo jestem w nowej drużynie, grałem regularnie w Championship i na dobrym poziomie i z dobrej strony się pokazywałem. No a z drugiej strony znowu ta nieszczęsna kontuzja, o której już przyszedłem. Więc mam nadzieję, że ten następny rok będzie już taki w 100% dla mnie udany i uda się pojechać na Euro z reprezentacją i tam powalczyć na tym wielkim turnieju, który jest. Jest to wielka szansa dla wszystkich nas, którzy się tam znajdą. Co najczęściej jadłeś przed graniem w piłkę? Wiesz co, przed meczem zależy o której godzinie, bo często w Anglii gramy
po południu o godzinie 15, a czasami gramy o 19.45 w tygodniu. No i co, jeżeli gramy o 15, to zazwyczaj jest to śniadanie jakieś, jest to jakaś owsianka z owocami, a później przed meczem jeszcze kurczak, taki bez żadnej panierki, czy taki gotowany kurczak z jakimiś warzywami, marchewka, groszek i do tego ryż albo właśnie taka mashed potato, czyli takie, takie to jest takie ciapka takich ziemniaków, żeby tej energii dużo było przed tym meczem, żeby się naładować tymi węglowodanami, które dadzą ci po prostu energię na mecz, żeby móc biegać. A jak byliśmy o 19.45, czyli wieczór, no trzeba było tak dobrze zjeść przez cały dzień. I tak samo to wyglądało do południa i później jeszcze przed meczem jakaś przekąska. Czyli zazwyczaj to było czasami, nie wiem, na przykład coś podobnego, czyli też musi być wszystko na tym talerzu, słuchajcie, żeby czuć się dobrze i czuć tą energię w sobie, to musi być tych warzyw dużo, musi być dobrego mięsa i dużo tych węglowodanów też przede wszystkim przed meczem, ale to tam już w przyszłości, jak ktoś będzie na pewno wam, jak dojdziecie do jakiegoś poziomu, to na pewno dietetyk wam to szybciej i lepiej wytłumaczy niż ja. Którą ligę najbardziej pan lubi? No chyba tą Premier League właśnie, bo uważam, że jest najbardziej wyrównana. Jest tam naprawdę 8 zespołów, które są naprawdę na super poziomie i nie ma drugiej takiej ligi, gdzie 8 drużyn naprawdę walczy o to top 6 czy to top 4 i to często się zmienia, nie? Więc jak najbardziej i to tempo, kiedy się ogląda tą ligę, czy jest się na żywo i widzi się to na przykład po raz pierwszy, no to robi naprawdę duże wrażenie, nie? Bo czasami jak oglądamy Ekstraklasę, to czy nawet inne ligi, te topowe ligi, to czasami to tempo nie jest tak zawrotne jak w Premier League. Premier League się wydaje czasami, że się ogląda i tam jest akcja od jednej bramki do drugiej bramki z powrotem. I naprawdę trzeba mieć zdrowie, żeby w tej lidze grać, no i sporo umiejętności, to jest jak najbardziej fajne. Jakich bardzo dobrych piłkarzy spotkałeś? No to jak powiedziałem, najlepszym zawodnikiem, z jakim miałem przyjemność grać, to na pewno Santi Cazorla. Słuchajcie, mały magik. Znalazłby się może... No nie, on jest waszym wzrostem, słuchajcie. I jest niesamowity. Prawa, lewa noga to dla niego jest bez różnicy. Była kiedyś taka ciekawa sytuacja, jak wykonywał rzut rożny i ustawił się... że będzie wykonywał rzut rożny z prawej nogi. No i wtedy Olivier Giroud powiedział: Santi, dograj z lewej. I Santi powiedział: dobra, to dogram z lewej. I dograł z lewej, Giroud strzelił do prawej. Nie? Więc to jest dla niego też bez różnicy, jaką on nogą kopie, podaje, strzela. Jest po prostu niesamowity. Robi taką różnicę na boisku, że pamiętam na treningu, grając z nim na jakichś tam gierkach na utrzymanie, czy gierkach 5 na 5, 6 na 6, jak było się z nim spać, to słuchajcie, się na pewno nie przegrywało, nie? Bo robi taką różnicę, że po prostu widać było po nim, że on się bawi tą piłką. Dla niego każdy trening to był coś, on nie było nigdy dla niego tak, że wchodził na trening i jakoś zasmucony był, czy z innej energią. Zawsze pełen energii chciał trenować i pokazywać. Nie wiem, czy on chciał się stawać lepszym piłkarzem. Nie wiem, czy jest w stanie być lepszym piłkarzem, ale podnosi już do takiego poziomu, że on po prostu chciał pokazywać tym wszystkim innym zawodnikom, chwalić się swoimi umiejętnościami i pewnie chciał też pomóc tym młodszym zawodnikom, żeby oni go naśladowali, żeby się uczyli od niego. Jak najbardziej kilka zachowań, jego balans ciała można obserwować, można naprawdę dużo mówić. No mówię, Santi Cazorla taki najlepszy, Alexis Sanchez, który był w Arsenal naprawdę super zawodnikiem, nie potrafiłem do tego United, bo tam gorzej było. No ale Arsenal był niesamowity, Mesut Ozil też, no właśnie, trzeba wam Mesuta Ozila przedstawiać, niesamowita wizja, to co on widzi na boisku, no i czasami po prostu Messi nie zauważy, to go cechuje, dobry, no niestety teraz już nie gra tak dużo, chciałbym, nie, ale może to nie od niego zależy też, no myślę, że tych trzech, tak? Najlepszy, z jakim miałem styczność.
Bernard Wysaker, Laurent Kościelny, są to bardziej obrońcy już, od których też dużo się nauczyłem. Za ile dni, za ile miesięcy wróci pan znowu do kariery? Wiesz co, ja jestem cały czas w trakcie, bo moja kariera się nie skończyła, ani, no troszkę można powiedzieć, że tak, że przerwała ją kontuzja, ale wracam jutro do Anglii, do mojego miasta, do Derby i zaczynam treningi jeszcze najpierw indywidualnie przez może tydzień, a później już na pewno ten trening z drużyną, może jeszcze nie w 100%, a może nie w kontakcie z zawodnikami, ale na pewno będę już wprowadzany powoli, żeby ta głowa, te nogi się przyzwyczajały jednak do tego, co było przed kontuzją, a do takiej kontuzji jednak trzeba troszkę czasu, żeby ta głowa też dobrze funkcjonowała, żeby być pewnym siebie, więc jak najbardziej nad tym trzeba będzie popracować. Kogo najbardziej pani w reprezentacji Polski? Kogo lubię najbardziej w reprezentacji Polski? Wiesz co? Tam nie ma zawodnika, którego ja nie lubię na przykład. Lubię wszystkich. Nie chcę mówić nazwiskami, bo może jakiś, nie wiem, jeden chłopak jest, lubię go bardziej albo mniej w sumie, ale na pewno jeżeli jadę na reprezentację, to trzymam się z młodszymi zawodnikami, takimi jak Sebastian Szymański, czy Radek Majewski, czy Kamil Jóźwiak, Robert Dumny, z nimi tam się trzymam się bliżej, Dawid Kownacki. Ale jak najbardziej mam z tymi starszymi piłkarzami też dobry kontakt. Rozmawiamy o treningach, przed treningami, żartujemy sobie, więc zawodnicy na pewno, ci już bardziej doświadczeni, starsi, tych młodych zawodników dobrze wprowadzają i chcą, żeby oni się czuli jak najlepiej, więc no więc trzeba być im wdzięcznym za to, bo oni jednak nie muszą tego robić, a chcą to robić, to robią, więc jak najbardziej słuchajcie. No Mateusz Klich też, który też w Championship teraz z Leeds United grał, teraz przyjdzie do Premier League, ale ogólnie no, wszyscy tak, tych młodych zawodników próbują wziąć pod swoje skrzydła i zrobić tak, żeby oni się czuli dobrze w tej reprezentacji. Jeszcze jakieś pytanka? To może Krystian na koniec jakąś taką jedną dwie rady, które mogą pomóc tym młodym chłopcom. Chłopaki, mówiłem już wcześniej o tym, żeby ciężko pracować na każdym treningu, obojętnie o jakiej porze to jest, obojętnie czy on jest w szkole, na WF-ie, czy to jest trening piłkarski tutaj. Bo mówię, ja za w waszym wieku jak byłem, to nie grałem tylko w koszykówkę, piłkę nożną. Ale piłka ręczna, siatkówka, badminton, ping-pong, to wszystko jest tenisowo. Słuchajcie, my jeździliśmy z chłopakami na szachy. Nas nie szkoła wybierała na szachy, żeby grać. Bo mówię, no to znaczy wiecie, ja tam chciałem się troszkę urwać z tych lekcji, prawda? Dlatego na te szachy jeździłem i się zgłaszałem, ale byłem w tym całkiem dobry. Rady, no. Na pewno nie poddawajcie się, jeżeli coś nie będzie wychodziło, albo po przegranym meczu nie schodźcie z głową w dół, no bo musicie być dumni, że gracie w piłkę. Dokładnie, że podjęliście walkę, że no to każda przegrana czegoś was nauczy. Macie dobrych trenerów, którzy z tych przegranych meczów, jak i z tych wygranych będą wyciągać wnioski, będą próbowali wam przekazać te wskazówki, więc jak najbardziej, na pewno nie załamywać się, nie smucić się po przegranych, tylko budzić się następnego dnia i przychodzić na trening i próbować stawać się, walczyć o to, żeby stawać się tym lepszym zawodnikiem z dnia na dzień. No i już taka rada ode mnie, już wcześniej też wam inną radę dałem, to pamiętacie, ale ta szkoła, może ten język, bo to jest w moim przypadku, pamiętam, wylatywałem do Arsenalu w wieku 17 lat, to nie umiałem mówić za bardzo po angielsku, a tak jak mówię, rodzice mnie namawiali do tego, płacili za te lekcje indywidualne, na które ja chodziłem, no ale ja sobie za dużo z tego nie robiłem, nie? Tam przychodziła pani, ja tam, dobra, żeby jak najszybciej to skończyć i wyjść na dwór, grać w piłkę, co z jednej strony jest ok, no bo jednak chciałem ciężko trenować, grać, spotykać się z chłopakami, jak wychodziłem, to grałem w piłkę,
No ale jednak trzeba było się bardziej trochę przyłożyć, więc... Ja też nie chcę, żebyście wy byli tacy, mówi, żebym się uczył, no to nie o to chodzi, ale żeby nie olewać sobie tej szkoły, nie? Żeby trochę jednak poświęcić czasu, żeby trochę tam jednak się pouczyć, odrabiać te prace domowe i ten język przede wszystkim. Jak nie lubicie tego angielskiego, no to spróbujcie tam pomyśleć, że a nuż może kiedyś w przyszłości mi się jednak przyda i od dziś czy od jutra zacznę po prostu więcej słuchać pani czy pana w szkole i może to też. Już nie chcę was nakręcać, bo tych rad jest pewnie więcej, ale myślę, że z biegiem lat wy sami zobaczycie, co robicie dobrze, co robicie źle i musicie sami popełnić kilka błędów, żeby stać się lepszym piłkarzem i lepszym człowiekiem. Dziękujemy Krystianowi za odwiedziny. Krystian, dziękuję wam za pytania. Możemy dla Krystiana małe brawa na koniec. Okej, wstajemy, przyjmujemy po piątce. Krystian rozda wam po małym pominku.